Jeden człowiek mówi do kogoś, ja nie mogę jeść czekolady, bo jestem uczulony. A ten mówi, tą czekoladę możesz jeść, na pewno nic ci się nie stanie, bo to jest czekolada kawowców, które nie są genetycznie modyfikowane. I okazało się, że ten człowiek tak nie był do końca przekonany, ale zjadł jedną malutką tabliczkę czekolady, 15 minut drugą, potem zżarł pół czekolady i okazało się, że nic nie ma. Mówił, mnie się to niezwykle łatwo objawia, bo spędział go nos po zjedzeniu czekolady. Ku swemu ogromnemu zdziwieniu, po zjedzeniu praktycznie przeszło pół tabliczki czekolady, nie miał nic. Jest tylko jedno miejsce w Polsce, które ma właśnie czekoladę, które sprowadza te kakaowce tych krzewów genetycznie niemodyfikowanych.